Po pierwsze, bardzo się cieszę, że tutaj jestem. Dawno mnie tutaj nie było. Jest szansa, żebyście państwo się zapoznali z moimi poglądami bez manipulacji, bez przerywania. Jeżeli chodzi o uchodźców, problem został rozwiązany w 2015 roku, w momencie, kiedy podpisano umowę z Turcją, którą negocjował przewodniczący Rady Donald Tusk. Nie było nigdy zgody na automatyzm, nie było nigdy zgody na przymus. Natomiast kobietom, dzieciom doraźnie trzeba pomagać. Problem polega na tym, że polityka zagraniczna dzisiaj to przede wszystkim bezpieczeństwo, pieniądze na inwestycje, pieniądze dla was. Niestety prezydent Duda mówi o wyimaginowanej wspólnocie, o wspólnocie dla naiwniaków. A niestety, jeżeli takie słowa padają, to w Unii Europejskiej bardzo trudno jest cokolwiek załatwić. W Unii Europejskiej jesteśmy piątą potęgą i powinniśmy podejmować najważniejsze decyzje. A dzisiaj niestety rząd głównie szuka wrogów, zamiast szukać koalicjantów, a od walenia pięścią w stół może się co najwyżej wylać kawa. Ale ja, jeżeli zostanę prezydentem, pomogę rządowi w tych najważniejszych kwestiach, zwłaszcza w negocjacjach pieniądze na inwestycje. Ja wielokrotnie o tym mówiłem, że o tym, czy religia powinna być w szkole, czy też nie, powinni decydować rodzice. Natomiast dzisiaj Polacy chcą prezydenta Rzeczpospolitej, który nie tylko mówi o wartościach, tylko je praktykuje. I tego, co nauczył mnie mój katecheta, franciszkanin, ale również rodzice, to to, że trzeba przede wszystkim stać przy tych wszystkich, którzy są słabsi. Trzeba pomagać wszystkim tym, którzy są atakowani. To są najważniejsze wartości. Wierzę właśnie w to, że wszyscy jesteśmy równi wobec prawa. Wierzę w to, że będziemy się sprzeciwiać, jeżeli ktoś będzie próbował budzić nienawiść, jeżeli ktoś będzie próbował szczuć Polaków na siebie. To są prawdziwe wartości, takie same jak uczciwość, takie same jak praworządność, takie samo jak przede wszystkim szacunek dla konstytucji. To są wartości, które powinien wyznawać prezydent Rzeczpospolitej i powinien je praktykować na co dzień, a nie tylko i wyłącznie o nich mówić. Ja mam takie wrażenie, jakby telewizja publiczna stała się ostatnio telewizją tylko i wyłącznie jednego tematu. W moim programie są związki partnerskie. Natomiast dzisiaj, w momencie, kiedy świat stanął na głowie, kiedy wychodzimy z epidemii, jeżeli poruszamy temat polityki społecznej i nie mówimy o tym chaosie, który dzisiaj w Polsce jest, za który odpowiada rząd, kiedy nie wiemy nawet, kiedy się skończy epidemia, bo rząd nas o tym nie informuje, kiedy jest milion osób bez pracy, dzisiaj na tym się powinniśmy skupić. Ja jeżdżę po całej Polsce, gdzie rząd pozostawił samym sobie bardzo różne grupy ludzi, ludzi wolnych zawodów, ludzi, którzy żyją z turystyki, ludzi, którzy żyją z granicy, ludzi, którzy zajmują się uzdrowiskami. To dzisiaj tego typu pytania padają w debacie. Na tym się trzeba skoncentrować i dlatego ja mam w programie darmowe żłobki i przedszkola dla wszystkich, bo dzisiaj trzeba walczyć o każde miejsce pracy i to powinno być przedmiotem debaty. I mam stypendia dla uzdolnionej młodzieży, 50 tysięcy stypendiów z małych wsi czy z małych miast, bo trzeba dzisiaj wyrównywać szanse. Sam traktat akcesyjny nas zobowiązuje do przyjęcia euro, ale na szczęście nie mówi kiedy. I ani Polska dzisiaj, ani Unia Europejska nie jest do tego gotowa. I tutaj najważniejszy jest absolutnie interes obywateli. Tylko jeżeli mówimy o gospodarce, to trzeba powiedzieć o tym olbrzymim chaosie, który dzisiaj obserwujemy w naszym kraju. Rząd kompletnie nie panuje nad tym, co się dzieje. Ludzie boją się o swoje miejsca pracy. Przedsiębiorcy boją się o swoje firmy, polskie firmy. I dzisiaj przede wszystkim trzeba się skupić na inwestycjach. Nie na gigantomanii, nie na budowie największego lotniska na świecie, które może się ziścić albo nie, tylko na tych inwestycjach tu i teraz, które przyniosą dziesiątki tysięcy miejsc pracy. I właśnie dlatego mówię o tym, żeby się skupić na inwestycjach samorządowych. Sam proponuję centralne, lokalne centra rozwoju, które mogłyby powstać w każdym mieście, najpierw w miastach powiatowych, tak żeby właśnie powodować rozwój tych miast, które same będą decydować o tym, co tam powinno się znaleźć. Czy przychodnia, czy centrum edukacyjne dla dzieci. I to wygeneruje miejsca pracy. Tego dzisiaj bardzo dziękuję, Władysław. Polki i Polacy powinni mieć dostęp do takiej szczepionki. Natomiast dzisiaj chcemy wiedzieć przede wszystkim, i to są pytania do pana prezydenta, do rządu, czy epidemia się już skończyła, czy epidemia się nie skończyła? Czy te decyzje, które były podejmowane przez te ostatnie tygodnie, były na pewno racjonalne? Gdzie jest program onkologiczny, jeżeli mówimy o służbie zdrowia? Ja mówiłem jasno o tym, że choćby pieniądze z likwidacji TVP Info można przeznaczyć na ten cel. Jakieś pieniądze przynajmniej na ten cel by były. Ja nie wiem, czy panu prezydentowi się Jacek Kurski nagle spodobał, ale tam można znaleźć te pieniądze. Mamy prawo wiedzieć, czy wreszcie będą normalne operacje terminowe i kiedy w polskich szpitalach. Mamy prawo wiedzieć, czy dzieci wrócą do szkół i kiedy.
Dzisiaj trzeba zadawać trudne pytania rządzącym i od tego jest potrzebny silny prezydent, żeby się zaopiekował wszystkimi tymi, którzy dzisiaj zostali pozostawieni sami sobie, żeby się zajął bezrobociem, żeby się zajął ratowaniem miejsc pracy. I takie trudne pytania trzeba właśnie w tej chwili zadawać rządowi, a nie po prostu milczeć. Szanowni Państwo, moje hasło wyborcze to silny prezydent i wspólna Polska. Dzisiaj w Polsce potrzebny jest silny prezydent. Taki, który patrzy władzy na ręce. Taki, który zadaje trudne pytania. Prezydent w pełni niezależny. Prezydent, który pobudza rząd do działania wtedy, kiedy rząd nie działa. I dzisiaj takiego prezydenta naprawdę nam potrzeba. Również prezydenta, który bardzo, panie prezydencie Andrzeju Dudzie, szanuje swój podpis. I dzisiaj potrzebna jest również budowa wspólnoty. Wspólnoty, w której próbujemy na nowo nauczyć się ze sobą rozmawiać. To jest dzisiaj sprawa absolutnie fundamentalna. Ja od samego początku mówiłem, że nie będę prezydentem opozycji totalnej. Będę współpracował z rządem tam, kiedy rząd będzie podejmował decyzje, które wzmocnią Polskę. Ale nie będzie zgody na łamanie konstytucji, na uwłaszczenie się na państwie, na próbę zawłaszczenia wszystkich niezależnych instytucji.